ile potrzeba czasu, aby powalić drzewo o półmetrowej średnicy. W zależności od narzędzi, najlepszym zajmuje to od kilku do kilkunastu sekund. To, co przez wieki było zawodem, z czasem wyewoluowało do rangi dyscypliny sportowej. Zawody mają już długą historię, wbrew pozorom, bo legenda głosi, że około roku 1870 w Tasmanii dwóch drwali wykonujących trudną pracę drwala założyło się między sobą, który z nich pierwszy zetnie drzewo. I od tego wszystko się zaczęło. A już 20 lat później w Nowej Zelandii odbyły się pierwsze mistrzostwa świata. Jeszcze nie Steel Timber Sports, ale w cięciu i rąbaniu drewna. Przez te wszystkie lata, przez XX wiek właściwie ta konkurencja, ta dyscyplina krystalizowała się. Pojawiały się nowe dyscypliny, jednakże wszystkie były związane z taką tradycyjną pracą drwala w lesie. W tej chwili zawody Steel Timber Sports to 6 konkurencji z użyciem piły ręcznej, pilarki spalinowej bądź siekiery. Zawody w rąbaniu i cięciu drewna trafiły także do Ostrudy i to od razu w randze krajowych mistrzostw. Już w połowie lipca będzie można zobaczyć w miejskim amfiteatrze najlepszych z najlepszych w tym sporcie. Zawody odbędą się w amfiteatrze w Ostrudzie w dniu 15 lipca w sobotę o godzinie 17. Przyjedzie tutaj 12 najlepszych polskich zawodników, wśród nich będzie 3 debiutantów. Będzie aktualny mistrz polski Jacek Grünwald tutaj z niedaleko położonego Połczyna na Pomorzu. Nie będzie nikogo niestety z województwa warmińsko-mazurskiego, ale będą zawodnicy z Wielkopolski, ze Śląska, z Zielonej Góry. Właściwie dużo zawodników mamy, którzy mieszkają w zachodniej Polsce czy na Śląsku. Niemniej każdy nowy talent chętnie witamy także tutaj z tego regionu Polski, także jesteśmy otwarci, przygotowujemy nowych zawodników, jeżeli mają tylko ochotę, mogą w przyszłości stać się gwiazdami Steel Timber Sports. Nikogo nie zdziwi, że na świecie w podobnych zawodach udział biorą zawodowi drwale. Polska jest pod tym względem oryginalna i w dyscyplinie króluje inna grupa zawodowa. Tylko w Polsce występują w mistrzostwach Polski wyłącznie strażacy ochotnicy i drużynę narodową naszą tworzą też strażacy ochotnicy. Dlaczego? Bardzo łatwo można to wyjaśnić. Otóż każdy strażak musi posługiwać się właściwie, profesjonalnie, zarówno pilarką łańcuchową, jak i siekierą czy piłą ręczną, bo to są umiejętności niezbędne w dzisiejszych trudnych czasach, kiedy te zjawiska niekorzystne, pogodowe się nasilają, to strażak musi, ratując życie, niejednokrotnie skorzystać i wykorzystać podczas ratowania życia ludzkiego czy mienia, korzystać z pilarki właśnie łańcuchowej czy z siekiery. Możemy się spodziewać, iż mistrzowska rywalizacja będzie ostra jak siekiera i bezpardonowa. W końcu gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Zapowiada się więc emocjonujące widowisko sportowe, którego nie warto przegapić.